Cześć i czołem, moje kochane siorki. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulatora 2. Dzisiaj kolejna traska. Jak wiecie, był dzień przerwy, bo staram się teraz, albo będę starał się wrzucać codziennie odcinki o 15, ale raz to będzie Mount and Blade Bannerlord, a innym razem to będzie ETS. Zobaczymy, jak długo wytrzymam z taką marszą. To w tej chwili mam odcinki zaplanowane do 6 września. A jak wyjdzie dalej, czy uda mi się utrzymać taki cykl nagrywania, to wszystko się okaże. Teraz traska. Teraz traska, bo trzeba zarobić. Trzeba starać się zarobić. Jestem w Niemczech, tak jak chciałem. I zobaczymy, co stąd pięknego z Hamburga możemy przewieźć. No nic fajnego nie ma. Hamburg mnie zawiódł. Ale to może dla odmiany zróbmy po prostu ze dwie krótsze traski. No bo nie ma nic fajnego. Po prostu same krótkie, same takie niefajne, a nie chcę chyba jechać do Danii jeszcze. Więc pojedźmy tutaj po jedno miasteczko obok i zobaczymy, co nam życie przyniesie dalej. Dzisiaj sponsorem odcinka oczywiście żartuję, ale dzisiaj będę pił takie coś. Nie wiem, czy kiedyś piliście. Imbir Jabłko Shot. Z solewity, kupiony w Lidlu. I mówię wam szczerze, jak jest. Jest to okropne. Piłem też ostatnio kurkumę z imbirem i naprawdę w smaku jest to straszne. A może inaczej, nie smakuje mi, bo to komuś innemu może smakować, proste. Natomiast jest to mega zdrowe. To taki, wiecie, to jest taki power shot, po prostu imbir, witaminki, cytrynki, syrynki i jest naprawdę bardzo zdrowy, ale smakowo zobaczcie moją reakcję, jak będę pił. Natomiast warto też chyba pić rzeczy, które nie do końca są smaczne, ale są zdrowe, no. Idzie, jest jesień, kurczę, temperatura spada, jest deszczowo, zaraz jakieś infekcje, już nie mówię o koronawirusie. Myślę, że warto się przemęczyć. Coś takiego, chociażby raz w tygodniu wypić. Będę starał się robić sobie taki napój z imbiru na wzmocnienie organizmu, ale nie mogę się na to jeszcze zebrać. Bo jest taka imbirówka, to jest taki napój właśnie na bazie cytryny w sumie, z imbirem. I jest, kiedyś to piłem i to jest pyszne, tylko że problem jest taki, że tak naprawdę to jego się robi na wrzątku i to się na przykład wkłada w termos i potem się pije. Takie lekko ciepłe i generalnie no i daje super. Ale nie mam termosu. Robić to w ręku trochę bez sensu. Bo to się powinno robić tak naprawdę, wiecie, taką jedną porcyjkę do termosiku, pyk pyk i sobie pić przez tam cały dzień. Nie taki litr czy coś tego. Ale wiecie, człowiek powinien wypić tak naprawdę, powiedzmy, 2,5 litra płynów, najlepiej wody dziennie, więc taki litr nam tutaj kłopotu nie zrobi, ale kiedy mamy spanko? Dobra, super. Tak naprawdę zdążę dojechać jeszcze przed spaniem, o to mi też w sumie chodziło. Akurat na tej trasie nie zrobimy jakoś dużo, bo tu jest 30 euro za kilometr.
A już bywało przecież teraz powyżej 40. Dobra, pomieszamy. Kurkuma z imbirem była gorsza. Aczkolwiek, jak wam mówiłem, no tutaj nie piję tego dla smaku, piję to dla zdrowia, więc. Takie pyszne. Ale to słuchajcie, dobrze brzuszek, łakomyszek rozgrzewa taki imbir, jak ci wejdzie, to grzeje w luj. Poprawia odporność, poprawia metabolizm. Same plusy, tylko smak jest minusem. Znaczy chyba, że ktoś lubi bardzo. Ja sobie robiłem kiedyś taki izotonik. Z cytrynką właśnie. Jakąś tam taką tabletką. Dziwną, magiczną solą, tak jak z miodem. Wzajemnie się chyba magnes do tego, o smaku pomarańczowym i właśnie też troszkę imbiru. I piłem to jak na rowerku jedziemy do pracy. To też było dosyć ciekawe, ale nie było takie mocno imbirowe, bo to był taki lekki posmak tylko imbiru. Natomiast tutaj macie takiego shota, że to po prostu jakbyś pił, kurde, wywar z imbiru. Więc jest mocno ostre. Straszne, ale zdrowe. No, gdy mam czerwoną falę, no miałem tak szybko dojechać. Tak się cieszyłem, a tutaj widzicie, jaka dupcia. Nie jest to tak upierdliwe jak te przejazdy w Polsce, ale szał nie ma. Nie wiem, wydaje mi się tak, jak patrzę kątem oka na ekran drugi, że chyba jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o kloteczki, jak dałem wysoki priorytet. Szał nie ma ciągle, ale chyba jest lepiej. To jest krótka trasa, żebyście godzili, to może dla odmiany pojedziemy przepisowo? Trzymaj się prawej strony. Co wy na to? Następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Ja znajdę super trasę. Tak się kończy, jak się przepisowo jeździ. Idealo! Tak to powinno wyglądać. Trzymaj się prawej strony. Co w ogóle wiedzą jakieś kamienie? Rude. Trzymaj się lewej strony.
Rudą wiozę, no to ładnie. Co powie Ruda? Bo ty jesteś Ruda, albo Ruda tańczy jak szalona. Tak to jest z Rudymi. Wiem, co mówię, mam dwie w domu także. Chociaż muszę chociaż albo na zwolnie. Miałem udawać przepisową jazdę. Tutaj mnie już nie zbawi. Kluśniem, bąśniem. Jezu, jakie to jest niesmaczne. Tak raz na dwa tygodnie sobie kupuję taki szocik. Bo i zawsze sobie obiecuję, że już więcej nie kupię. Jak widać, nic z tego nie wychodzi. Mi się wydaje, że dzisiaj takie dwie krótkie traski zrobimy, żeby... Żeby te pół godzinki odcinka jakoś zapełnić, bo chcę, słuchajcie, jeszcze te vlogi ponagrywać. No jak się pokażą wam vlogi między pierwszym a szóstym, to znaczy, że mi się udało nagrać. Zobaczymy. No, zagapiłem się, fajnie, bo myślę, jak tutaj skadrować na vlog to i aparat, kamerę, jak to zrobić. Oglądam oczywiście mieszkanie i summa summarum przegapiłem zakręt, nie? No jeszcze mi kierowca ziewa, co tu się dzieje? Kurde, wiecie co? Za ile mam tu dostawę? Ja no dojedziemy, mam godzinę zapasu. Jak dziwnie tak jechać przepisowo, wszyscy cię wyprzedzają. Czuję się nieswojo. Na wypadek. Wspomnę, jakby nie jechał. Nie ma lekko. Chyba żonka do mnie pisze.
Jedź prosto. Dobra, jedziemy. Jeszcze będę hamował. Hamowanie jest dla frajerów. Czyli hamujemy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Piętnaście minut minęło, ucineczka. To wygląda jak śmieć, a nie jak ruda, no ale nie będę się kłócił. Co ja tam wiem? Pięć skoczyło. No potem jeszcze oczywiście był mandat. I teraz zobaczmy, czy mamy sobie jakieś fajne misje. Kurde, tu są fajne. Zobaczcie, olej napędowy. Tylko że do Polski, a nie chcę jechać do Polski. Musiałbym coś krótkiego dziabnąć, nie? Palety do kolonii. W kolonii już byłem. Amsterdam. Kilonia. Tylko tych, nie wezmę tych tras, bo one są szybkie, więc nie mogę na nich spać. Pojadę najpierw, słuchajcie, na spanko. Najpierw zróbmy kolejne spanko, a potem zobaczymy, jakie misje nam zostały. To jest chyba jedyne rozsądne wyjście. Ale wykręcę. No i idziemy spać. Godzina jest w miarę dobra. Zatrzymajmy się jeszcze tutaj i zobaczmy, czy nam jakieś fajne misje przybyły. Ojejku. Naprawdę mamy, to tutaj mamy te same.
A nie, w to wskoczyło. Słuchajcie, mówimy na te koparki. Nawet nie patrzę dalej. Koparki za 8 koła. Krótka misja, dobra misja, jedziemy. No ale jak zarobili moi, zobaczcie. 40 koła, świetnie. To mi nawet chyba pozwoli kiedy spłacić jeden, ten najmniejszy na 50 tysięcy. Ale może zróbmy to po odcinku. I to znowu czerwona fala. Ten odcinek to chyba jedna wielka czerwona fala. Co by mnie wyjechał, to czerwona fala. Będziemy jechać troszkę w nocy. No trudno, ale myślę, że na plus wychodzi to, że rano dojedziemy. To będziemy mogli, podejrzewam, jeszcze z jedną trawkę zrobić w ciągu dnia, albo zrobić dużą jej część. Może tak. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ktoś mi powie, czemu ja nie hamowałem? Nikt mi nie powie. Zobaczmy, gdzie jest zapis istotny. Tragedia. Ja to jestem upośledzony. Nowym przy fasoli. Dobra, robimy jeszcze raz tą samą trasę, oby była. Patrzcie, i los mnie ukara, nie ma, nie ukarał, nie ma tej trasy. Jest jedna koparka, no za podobną kasę. Sam sobie jestem winny. Skręć w lewo. Tam bym już nie ten. A co ja robię? Boże, jak ja nie umiem jeździć. Kto mi dał w ogóle tego ETS-a do prowadzenia, no? Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo.
Paliwka nie potrzebuję. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Tak, znowu uznałem, że hamowanie jest dla frajerów. To jest dziwne, że nie hamowałem. Do dzieła. Ale nie jest to na szczęście długa trasa, więc mega szybko powinniśmy ją pokonać. Szczególnie, że już nie będę się bawił w jazdę przepisową. Pyszne. Polecam Markowy. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Tak się zamyśliłem jeszcze o wakacjach, bo będę robił ten vlog o wakacjach i o remoncie. Tak go wspominam, jak to zrobić ładnie, żeby było. Tak, tak dziwnie i niewyraźnie wyglądam jak myślenie. Teraz powinien być jakiś bonus do prędkości, jak się w nocy jedzie. Tutaj ktoś podobno też swoje waży 23 tony, więc lekko nie jest. A jeszcze miałem sprawdzić, czy nie mogę sobie silnika ulepszyć w tej ciężarówce. Boś tam kilka leveli wskoczyło, nie? Sprawdzimy może, jak dojedziemy do chyba Kiloni, tak? Czy do Dortmundu? Duisburg. Okej. Okay. Przychód 700 z hakiem, no prawie 800. Dzięki Alice, no po prostu you made my day. Policja idzie za mną, najgorzej.
Jak jedzie za mną policja, to może tak się rozpędzić o tych 82, 3, bo oni z reguły jeżdżą przepisowo. Chyba, że nie tym razem. Jak pojechała, to ja też pojadę. Oczu z tyłu głowy nie mają. No, te autostrady w Niemczech to są chociaż przyjemne. W Polsce to jest tragedia. Co chwilę bramki. Dobra, 140 to i tak jest, myślę, spoko prędkość. Nie ma co narzekać, słuchajcie. Cóż to? Szybka dezynfekcja i jedziemy dalej. List on nas, słuchajcie, z listem poleconym. Policja, matko. Aż było tak pięknie. Ajajajajajaj. Kupiłem sobie, słuchajcie, skrzynkę narzędziową. I dzięki za podpowiedzi, bo spytałem was na Discordzie, którą wybrać i my napisaliście obie. Dzięki wam. Dzięki wam, najlepsi jesteście. Pomoc wręcz niedoceniona. I nieodzegana do tego jeszcze. Mogliście pooglądać moją łysinkę i to za darmo, za darmo. Co to za odcinek bez wywrotki, słuchajcie? Co to za odcinek? To się wtedy w ogóle nie liczy, jak się nie wywrócę. O, mamy już prawie 400 dla Janki, ładnie. Ile? 400 kilometrów. 100 km w plecy, to była cała trasa. Ja nigdy nie jadę do tego miejsca przeznaczenia, to jest jakaś tragedia. Albo czołówka, albo wjechałem komuś w tyłek, teraz się wywaliłem.
Idę się pociąć tępym nożem. Marku, Marku, nagle krótki odcinek, dwa razy wczytuj save'a, bo się wywalasz. Robi się. I miałem skończyć szybko, dwa odcinki nagrać, żeby nagrywać vlogi. No, i sami wiecie. Próbuję się teraz po prostu skupić, bo tragedia. Się dzieje. Ale z pozytywów potem w graniu zapisu nie ma policji. A drugi pozytyw robi się jasno. Także już nie chcę przyspieszać ten nasz pojazd za bardzo, mimo że mam ustawione 140. Tak nie jest z góreczki, to on się nie rozpędza. No, tutaj się za tym waliłem, więc... Zjedź w prawo. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Zwolniłem jak mała dziewczynka. A ta serpentynka naprawdę była ciężka. Trzymaj się lewej strony. Przepraszam. Dobra, została stówka. Została mi tylko stówka, to już jest coś. Myślę, że więcej niż raz się nie wywalę. Kontrola radarowa.
Ale zmieściłem się w marginesie błędu z małą prędkością 82 km na godzinę. I śmigamy. Zostało 80. Słuchajcie, 80. Oczywiście zaraz dociśniemy pedał na maksa do podłogi, jakoś to pójdzie. O, zapis to lubię. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jak patrzę na ten czerwony budynek, to odnoszę wrażenie, że już tutaj byłem kiedyś. Tak, teraz Lormany wyhamuje. No. Dziesiąte 36. Nie, może się uda. Chociaż z jednego vloga nagrać. Boże kochany, jak to się dzieje, że ja tak jeżdżę? Oczywiście 6% to biorę na klatę, nie? Dobrze, że znowu się wywaliłem. No ale nie, muszę, oczywiście muszę. No jakbym mógł przepisowo jeździć, tak się nie da. Dojedźmy już do tego punktu zbornego. Oddajmy ładunek, miejmy to wszystko z głowy. Bo jedno dachowanko i druga próba dachowania to jest za dużo jak na jeden odcinek pół godziny. Dużo. 50-minutowy, bo tyle się mniej więcej pewnie to zajmie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Koniec trasy.
Poszło, słuchajcie, jakoś 42, około 50 koła będzie. Daruję sobie chyba ten silnik. Bo to nie jest teraz czas ani miejsce na tego typu rzeczy. Natomiast zdecydowanie jest to czas i miejsce na to, żeby jakiś kredyt spłacić. Może być ten. Już nam rata spadła. No potrzebuję jeszcze ze dwa spłacić. Znaczy potrzebuję jakieś 100 tysięcy uzbierać. Ale przy tym, że ci moi pracownicy naprawdę już zaczynają zarabiać hajs. 7, jakieś 10, 14 tysięcy, myślę, tak będzie około pod 15 tysięcy schodziło, jak mi wszyscy pracownicy zarobią. To już się robi naprawdę kasa przyzwoita. Jest to kwota, która pozwoli mi spłacić kredyt, więc to jest 100 tysięcy. Myślę, jakieś jeszcze 2-3 odcinki i będzie. I będzie. Kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia pewnie za jakieś 2 dni. Hej!